A więc wyszła nowa aktualizacja do FIFA, która waży około 2 GB, także całkiem nieźle. Aha, czyli zmienili EA IQ, jak mam rozumieć, w ofensywie. Konkurs rzutów karnych w raszu. Logikę linii obronnej podczas określania, której nogi użyć wykonując ślizg, okej. O, zmiany nie były dokonywane przy najbliższej możliwej okazji. To jest akurat duży plus, bo to mnie nieraz wkurzało w Foot Champions, że zmieniałem w 85 minucie. Przerwa się kończyła, nic się nie zmieniało. Dopiero przy następnej przerwie, która była w 90, piłkarze wchodzili. Także mam nadzieję, że teraz będą od razu wchodzić. No Boże, takie pierdoły zmienili. Mi się nie chce tego do końca czytać. A, no i zmienili też to, że na 34 poziomie i na 25 dostajemy piłkarzy, a nie znowu nowe wypożyczenie. Fajnie, gra się ścięła, niezła aktualizacja. W takim razie na sam start zacznijmy sobie ewolucję Kamavingi. Stwierdziliśmy razem z czatem, w sumie czat mnie bardziej przekonał, że dobrze mi się tą kartą grało. No i wiecie, być może będzie to taka ewolucja trochę przyszłościowa pod Kylią Mbappé. Płacimy 100 tysięcy, no i mamy rozpoczętą ewolucję Kamavingi. No i fajnie, no i teraz trzeba jego skończyć, zobaczymy jak się będzie nim grało. Ale Kamavingą mi się mega przyjemnie grało, on miał bardzo fajny feeling w grze. No zobaczymy, no może to będzie 100 tysięcy w błoto, a może Mike Maignan, Desai, Sissoko, Valverde, Son, Leo, dobry składzik. Piękny, no widzicie, on nie potrzebuje playstylu do podania żadnego. No dobra, i właśnie Kamavinga udowodnił, że dobrze wydałem 100 tysięcy monet. Ja pierdziele, co to było za podanie, co prawda gówno z tego było. Hansen? Zewniaczkiem? Nie, no to trzeba na zielonce, nie? Właśnie ja mam jeden problem w tym składzie, ja nie mam kim uderzyć z dystansu. Znaczy nie mam nikogo pod fineskę na przykład. Pod powershota też nie mam żadnego gościa z powershotem z plusem. Jedyne co to Hansen ma zewniaka dobrego, tylko że ja nie umiem zewniakiem strzelać. Ładnie Kamavinga, no nie no, on jest... On ma coś w sobie po prostu, może i nie ma jakiś super playstyle, statystyki ma ok, ale on ma jakiś taki dziwny feeling, znaczy w sensie dziwnie dobry feeling w grze. Po prostu fajnie się nim gra, coś takiego jak Neymar zawsze ma. Może i Neymar nie ma wybitnych statystyk, ale on ma taki fajny dryk w gierce. Oj, ładnie. No, ładnie to zrobił, 1-0 dla rywala. No, ale niestety. Dobra. No ale ej, dobra, ci zawodnicy się jakoś inaczej ustawiają, przecież Hansen przed łatką nigdy by takiego chyba gównianego ruchu do piłki nie zrobiła. Czy oni znerfili ustawianie się z przodu, czy ja coś źle zrozumiałem? Czy oni poprawili to niby? Piękny ten Kamavinga, naprawdę jest dobry. No ale patrzcie jak Hansen biega. No i jakoś, nie mogę w ogóle podań wyczuć w tym meczu. Dobra, piękna piłka do Hansen. No ale ładnie, no gościu ma tych zawodników z blokadami na SO, przez co jest dosyć trudno. Jeszcze ja podaję jak debil, no to już w ogóle, to już... Nie, jak ja czegoś takiego nie trafię, to naprawdę ja nie zasługuję nawet na remis. Dawaj Van Dijk, teraz. Oj. Nie, dobra. Paczka z bohaterem, co tu będzie? U Alanosa. Może ten, Jarek znowu, jak wczoraj dwa razy. Nie, myślałem, że Jarek, hat-trick Jarków. Tragiczne. Nie, no przecież ja wiem, kto to jest. No dobra, gramy z prosem, tak? Prosik, niezły składzik prosika. Dobra, patrzcie, ty, już mamy akcję. Nie wiem, jak on to za... Aha, jest, podał se do bramkarza, no wiadomo. Prosiki mają inne układy z EA, nie? Super piłka. No ale jestem dzisiaj jaki jestem w ataku i nie potrafię takich rzeczy wykorzystywać. Ale może? Ach, te wyjścia bramkarzem. Dobre. To jest, może to też będę robił w takim razie. Okej, troszeczkę zaryzykowałem, troszeczkę bardzo nawet. I to będzie na Morientesa piła, nie? A jednak nie, bo tam ładnie pokryłem. Sony na czerwonce, całe szczęście. I teraz laga, dawaj. Ty. Nie, przed kozłem się łapie, kwara, przed kozłem, nie uczyjcie tego w B-klasie. I zobaczmy, dobrze do Lizera Zu. A nie, to Kwaradona był, kurde, poprzeczka. Ja się dziwię, co ten Lizera Zu mi z prawej strzela. No i ładnie, no i to jest ta różnica klas. Ale teraz Lizera Zu! 1-1. O kurna, ale pasik. Nie, no przecież to było sfejkowane, dobrze. Jedno podanie i on już ma sam na sam ze mną. W sensie ze mną, z bramkarzem. Patrzcie na to, co to są za pasy, jak takie pasy się robi w ogóle. Nie, no, Jezu.
Ła, Marty. No ta. Jajajajajaj, problemy Najmona. Może ja powinienem więcej górnych piłek po prostu grać. Ja próbuję jakieś wnioski powyciągać z tego meczu. Co ja powinienem lepiej robić? Bo ja ten mecz. Generalnie ja wiem, że ja go przegram. Ja go bardziej traktuję jako lekcję. O. No nie, no te wyjścia bramkarzem. One mnie pokonują w tej defensywie. Kurna. Najdź. Okropnie trudny. Ale teraz Van Dijk! Oczywiście nie trafiona piłeczka. No nie, no Son przepycha. Nie, właśnie ja czegoś takiego nie umiem, nie? Ja na przykład tak nie umiem odebrać piłki, załóżmy, Kwaradoną. A Dachu mnie załatwił wyjściami z bramkarzem. No oczywiście świetną grą, ale szukam bardziej, wiecie, takich szczegółów. Wyjścia z bramkarzem, jeżeli chodzi o moje podania do ataku. To tutaj bardzo dużo obron miał Alisson. No i pojedynkami fizycznymi, nie? Kurde, no nauka dla mnie, lekcja, totalna lekcja. Dobrze, mamy godzinę 19, proszę państwa, mamy godzinę 19. Zobaczmy, co takiego dzisiaj w SBC. Jest oczywiście party bug, co jeszcze? Co oprócz party buga? Robikin był, combo było, ulepszenie pionierów wyszło, okej. Okay. O, podwójne ulepszenie 8-4+. Chociaż ja się tak jaram, a w sumie ja nawet z takiego walkoutu nie dropię często. Mamy też Politano i Darmiana. I ten Darmian na PO to może być coś ciekawego, 3-5. Ale nisko ocenione składy. Tak jest. I są zmienione nagrody w końcu. 7-5 plus paczka, 7-8 plus. Tu słabo zmienili, bo tu była chyba paczka 3x8-1 plus i 3x8-2 plus. A teraz jest 5x7-5 plus i 2x8-3 plus. Jest pik 1 z 3 8-4 plus i to jest całkiem spoko. Dobrze, zobaczmy. Paczka u Piotrka z party bugiem. Zobaczmy, co tu będzie. Karta Rush, czy to WCL jakaś kobitka? LS Hemp. Nie, Mertens. I oczywiście party bug, zobaczmy, karta Rush, pewnie ma Mertens, nie? LS? Ej, jakiś wysyp Mertensów jest, nie? No, dobra, mamy godzinę 20 i otwieramy paczkę za 2000 FP, 25 i 3 karty z tempem minimum 8-5+. Czy coś odda? Uwaga, 2k FP poleciało i mamy kartę pionierów, ale kobitka, Szpek, Żejoro! Ej, to jest całkiem niezły traf, jeszcze podwójny walkout. Okej, okay, pani Żejoro trafiona i Samantha Kerci wziął tą werala. Ej, dobra paczka. Żejoro, jaki ma PlayStation Plusem? Podania z trójkątem. Kurde, i to jest fajny traf. I ona nie ma SPD, o nie! Ona nie ma SPD! Zobaczmy, co w środku. Sommer, Lavel. Nice. Jest jeszcze Chiesa, okej, Chiesa z ławeczki, fajnie. Pickford, dobra. Nie, uważam, że niezła paczka. Szkoda, że ta Żejoro nie ma SPD i to jest głupie. Jezu, czemu ona nie ma SPD? Ale wygląda nieźle. No trzeba ją przetestować, nie? Dobra, dajmy tą Żejoro na SPO na jeden meczek zamiast Wirtza. W sumie ten sam playstyle. Dobrze, zobaczmy naszego rywala oczywiście Rivalsach. Może uda się w końcu pierwszy meczek wygrać po aktualizacji. Tchouameni na SO. Mbappe! Co jest, no? Czyli zarazu. I teraz Żejoro. O kurne, go wydupcyła! Co jest? Nice. No i odbiera piłki, nie? I Żejoro, nie ma, ale kurde, no, a może do 4-4-2 powrót? Nie, no ona ma jakieś odbiory. No to było głupie, ale patrzcie, znowu odbiera, nie? Kurde, mocna jest, naprawdę mocna ta kobieta. I Kwara, nie ma, ja cię. Jest, w końcu wsadziłem tego gola, ale znowu się dobrze się przesunął. Jest, myślałem, tak szybko stracę gola, nie? Nie, no nie, no nie da się, nie. Jezu, gdzie on tym bramkarzem do szatni zszedł? Brawo, 2-0. I Żejoro, jeszcze z golem w debiucie, nie? Żejoro Bajoro. Chyba będzie w składzie, proszę państwa. Tak jest, mamy Richwita. O, i mamy w ogóle ulepszone nagrody. Całkiem szybko, już jest dopiero wtorek wieczór i mamy nagrody. Dzień przed środą wieczorem, także całkiem nieźle to poszło. Dobra, zobaczmy w takim razie tak. Pionierami 8-7+, tak jest, na 4 dni, czyli będę miał to do soboty wieczora. Proszę o Winiego. I jaki na 4 dni? Żejoro! Szkoda, że nie ma Winiego, nie? Jest Dembele. 700k, kurna, no połowę tego, co Dembele niby kosztuje, ale z drugiej strony ja Dembele nie potrzebuję, nie? Ale z drugiej strony mi się Dembele dobrze grało, nie? Dobra, weźmy Diaza, trudno, najwyżej stracę. Weźmy Diaza na LPK. Będziemy mieli fajnego skrzydłowego. Dobra, ale zobaczmy jeszcze paczkę z party buga. Zobaczmy sobie jeszcze party buga. Może akurat coś padnie. Mamy kartę RTTK, ale jakaś kobitka. Napastnik, Holandia. To nie jest chyba nic dobrego, nie?
O kurde, ale jaki overall! 89, idealnie na przepałkę! 4-4, tak jest, no, dokładnie tą taktykę chcę, no. Dobra, to ciśniemy takim składem, formacja 4-4-1-1. Dobra, zobaczmy, składzik rywala: Howard, Saliba, Van Dijk, Zambrotta, fajnie, Gravenberg, Wirtz, Ruter, Alavayran i Paulo Futre. Dobra, i zobaczmy, jak ten Diaz będzie chodził. Właśnie, musimy w ogóle zobaczyć, czy my tym Diazem będziemy na ligę weekendową wychodzić. Kurde, najbardziej mi przykro to, że Joro nie ma SPD, przecież ona jest chyba SPD-kiem normalnie w grze. O kurde, Alavayran. Ale to kurcze, ale to ładnie zagrał. Dobrze, dobrze, Ter Stegen. Okej, okay, okej, okay. Graham Hansen, super. No nie! Zobaczmy, Grahamka, dobra piłka na Van Dijk'a. W końcu jest! Pierwszy gol Van Dijk'a z rzutu rożnego, brawo! Ładnie szczytał. O kurde, jaki pasik. Nie no, Ter Statua, ty jesteś tak fatalny. O, ale ładny sprint buścik poszedł. Nie, nie, no nie, no nie, no Ter Stegen, jesteś takim dnem! On ma tak dobre linki, ale jest takim drewnem na tej budzie. Nie, Walker, ty co? Zabrał mi piłę, nie? Ja już strzelałem go. Przecież to już by była brama tym Diazem. O, i teraz. I to było to, co najlepsze jest w Wircu, nie? O Jezus, wziął ten ciężar na siebie, Florian. Statua. Nie. Dobrze, zobaczmy, nasz ostatni rywal. Bastoni, proszę państwa, Hamsik. O kurna, dobra, to jest chyba, nie wiem, to jest jakiś pros, czy o co chodzi? Fajnie grają w taki sposób, że na przykład jak jest miejsce, to oni nie kombinują, oni po prostu robią najprostszą rzecz na świecie, czyli biegną do przodu, nie? Ja czasami mam problem, bo ja czasami, jak jest dużo miejsca, to ja zaczynam kombinować, ja powinienem po prostu na pałę być do przodu i tyle, jakoś to będzie. No i właśnie, widzicie? On zauważył, że ja biegnę trochę do środka i po prostu sobie pobiegł skrzydełkiem. A, nie, dobra, siara jak cholera, nie? No widzicie, każde jego podanie dochodzi do celu. No i gol, no ale gramy, gramy, no to będzie nauka. Dobra, że Joro, dobra piłeczka to może być, dawaj. No, szkoda, nie wiem, czy Van Dijk tak słabo w tym powietrzu. Ale to kolego, jeszcze trochę meczu mamy, tu nie ma co ćwiczyć. Bo teraz... Ter Statua w formie! Ter Statua, nie tylko u mnie jest gówniany. Co? Jakim cudem to nie był spalony? O, już nie, już daje ciała, nie? Już się trochę podpaliłem na comeback. A gościu mnie zaorał, nie? Ale jeszcze strzelamy na 4-2. Nie jest tak źle, no. Kto wie, może staniemy się troszeczkę lepsi, nie? Chociaż, patrzcie, nie miał tak niby dużo oczekiwanych goli. Dobra, jeżeli obejrzałeś odcinek do końca, napisz komentarz o treści Żejoro.